Ten panel udało się poprawić tak, żeby nie trzeszczał podczas nacisku. Demontaż panelu drzwi E60, E61. Na szybko. Zatem coś na szybko jest torx 130, trzeba wykręcić. Tutaj jest taka też zaszlepka, którą trzeba zdjąć i potem jest tutaj śrubka na śrubokręt taki krzyżakowy. Od dołu trzeba odczepić tutaj podświetlenie i potem odczepić kabelek. Następnie trzeba tutaj, najłatwiej jest zacząć sobie z tego miejsca podważać panel, on tu będzie wyskakiwał. Po prostu w taki sposób podważać go. Jak będzie cały podważony, już tak się rusza na dole cały, to następnie trzeba go tutaj podważać w taki sposób i on potem już sobie odpadnie. Następnie trzeba go podnieść do góry, bo on tutaj jest zatrzaśnięty na tym. Ostatni etap to podniesienie do góry, tu jest nałożony na tym. I na końcu trzeba sobie odczepić tą blokadę. Po odsunięciu panelu trzeba go dalej trzymać, żeby nie spadł. Tu trzeba odczepić wtyczkę od regulacji szyby. Po prostu trzeba ją pociągnąć. Tutaj jest wtyczka od głośników. Tutaj jest wtyczka od poduszki powietrznej. Tu też trzeba wyciągnąć. Tutaj jest linka do klamki. Tak sobie po prostu wychodzi. W taki sposób. Wtyczka poduszki, żeby tutaj wcisnąć. Wychodzi. I tutaj są jakieś kabelki od głośnika. Tutaj coś się urwało, widzę. Tutaj zamontował jakieś inne głośniki. Widzę, że są doczepiane po prostu kabelki tutaj. A ta środkowa część panelu tutaj trzyma się na takim zawiasie. Po prostu trzeba podnieść panel do góry i ten tutaj wyjdzie z tego mocowania. W górnej części przy szybie są takie zatrzaski, a tutaj wokół całego panelu są takie kołki. Po prostu te kołki są po prostu na wcisk tutaj w koło. Lepiej odłączyć akumulator, bo tu jest poduszka powietrzna. To jest bariera wodna. Ona jest odklejona, powinna być przyklejona takim klejem, który nie zasycha. Jeżeli to będzie odklejone, wtedy będzie woda przeciekać i będzie woda dostawać do środka. Druga sprawa, tam sobie trzeba sprawdzić odpływy, czy nie są zabrudzone. Trzeba to najlepiej wyczyścić. U mnie te odpływy były zablokowane i zbierała się tutaj woda w tych drzwiach. Żeby dało się ściągnąć ten panel tutaj, to trzeba też ściągnąć tą osłonę aluminiową tutaj, tą blaszkę. I żeby odkręcić tę blaszkę, to jest tak. Tutaj śrubka 10 mm nasadka, 7 mm, 7 mm, 10 mm. No i tu dziesiątka i tu 7 mm nasadka. I po zdjęciu tej blaszki, tutaj ona dość tak jest zamocowana. W przypadku, gdyby ta nakrętka na nasadkę 10 mm odkręcała się razem z tym gwintem w tym panelu, to sam gwint można sobie zblokować taką nasadką na klucz E5. Tutaj jest 5 nakrętek na nasadkę 7 mm, jedna nakrętka na nasadkę 9 mm i 3 na 10 mm. Żeby to zdemontować, trzeba odkręcić trzy śrubki 8 mm. Tu jedna śrubka. Wtedy trzeba to sobie wypchać od środka najlepiej, żeby nie połamać tych chwytów. Tak. Następnie teraz to do góry. Tak to wygląda. Żeby to wyciągnąć,
to jest jedna śrubka, tu jest 9 mm i tutaj są takie wciski. Trzeba tu wcisnąć po prostu. Czyli tu jest taka śrubka na takim plastiku, a tu po prostu jest to na wcisk. Czyli ten panel z tym przyciskiem tutaj, teraz jest zmontowany. Tu jest jedna śrubka 9 mm wkręcona w taki plastikowy gwint. Tu są zatrzaski. I teraz dlaczego to trzeszczy? To trzeszczy dokładnie w tym miejscu tutaj. Trzeba spróbować ten panel skręcić w takim momencie, kiedy on jest trochę oddalony tutaj, czyli nie tak, tylko tak, żeby tutaj była szczelina i wtedy tutaj nie będzie zawadzał o ten panel drzwi. Widać, on jest ruchomy, także trzeba go spróbować skręcić, kiedy tutaj jest oddalony od tego panelu drzwi. Teraz jest skręcony ten panel, kiedy jest tutaj oddalony, jak widać. Nic tu nie trzeszczy. Teraz zobaczymy. Luzu też nie ma, skręcony. Także jest teraz taka sytuacja. A żeby ten panel zamontować, to najpierw tutaj tą stroną i następnie tu trzeba tylko wcelować w te trzy otwory. Jak ktoś źle demontuje panel drzwi, to często się odczepia ten plastik tutaj i trzeba go wtedy sobie podkleić. Tu jest po prostu naklej, można to skleić. Żeby teraz ten panel zamontować, to trzeba wyciągnąć ten plastik, tutaj stąd, ten czarny plastik. Tutaj po prostu sobie wcisnąć to i teraz wyciągnąć plastik. I ten plastik trzeba nałożyć po prostu tutaj na te drzwi. Mając wyciągnięty ten plastik, potem będzie łatwiej po prostu te drzwi wcisnąć tam. I teraz trzeba go sobie nałożyć tu w tym miejscu na drzwi, czyli tutaj. Nasunąć go w taki sposób. Teraz będzie łatwiej tylko po prostu go w ten sposób wepchać. Potem trzeba po prostu to wszystko tak ponabijać tutaj ręką wokół całego panelu. Dokładnie, że coś będzie odstawać, znaczy, że tutaj nie naszedł ten plastik na środku drzwi. Tutaj też patrząc od dołu tych drzwi, można zobaczyć właśnie, gdzie się montuje ten plastik. On idzie w to miejsce tutaj, obok tego głośnika. Się nakłada w ten sposób. Czy można go tak jakby też sobie od dołu nałożyć. Tutaj. Tutaj. Także ta strona idzie od drzwi, a ta strona płaska idzie od strony panelu. Teraz tu można zaobserwować, jak on sobie po prostu wjeżdża w tą blokadę w taki sposób. Ważne, żeby sobie tą wiązkę wyprowadzić tutaj od tej lampki, zanim się ten panel wbije, bo później się nie dostanie, nie znajdzie się jej. Sprawa, teraz ta śrubka ta wpadła. Trzeba ją wyciągnąć po prostu magnesem albo sobie jakoś poradzić. Ja ją
ustawić odpowiednio do gwintu. Także nie jest wszystko takie proste, jak pokazują tam na filmach. Odkręcić śrubkę, wyciągnąć. To ciągle są jakieś komplikacje. Jeżeli ktoś nie ma takiego narzędzia, żeby tutaj sobie podważyć ładnie, to wtedy trzeba otworzyć szybę sobie i od zewnątrz po prostu płaskim śrubokrętem tutaj podważyć ten panel. W przeciwnym razie jest tutaj ryzyko, że się urwie ta, odklei ta belka. Tu jest E60. Jak są zablokowane odpływy w drzwiach, to po deszczu to będzie chrupała woda. Jak ja ją wytrząsam, dopiero wtedy ratuję. Niestety. I z takiego potem powodu tutaj rdzewienia rdzy drzwi od spodu. Tu widać, to jest ten odpływ właśnie. On jest zablokowany. Dopiero jak coś zruszyłem, zaczyna ściekać woda. Zobaczymy, próbuję to wydostać, czy coś zablokowało odpływ. No, widać teraz, jak odblokowuję, ile wody ścieka. Trzeba tam się dostać po prostu. Teraz dopiero ścieka, zablokowany był odpływ. Do tego podejścia sprawdźcie sobie, czy nie chlupie wam woda w drzwiach. Tyle wody było, się zbierało. Czym je tu wody wyleci teraz z tych kapselków? 5 litrów wody, może 3, może z litra.